Nagła utrata wagi, zniknięcie z mediów i mniejsza aktywność polityczna. Z Jarosławem Kaczyńskim zdecydowanie dzieje się coś złego. Polityk, którego jedni kochają, a drudzy nienawidzą, ostatnimi czasy podupadł na zdrowiu. Co tak naprawdę mu dolega i ile jest prawdy w oficjalnie przedstawionej nam wersji? Każdy widzi, że to Jarosław Kaczyński pociąga za sznurki w partii rządzącej. Czy to dlatego w Prawie i Sprawiedliwości panuje dosłownie zmowa milczenia na temat jego stanu zdrowia? Latem tego roku Jarosław Kaczyński trafił do szpitala. Podobno doskwierały mu problemy z kolanem, jednakże na leczeniu spędził bardzo dużo czasu. To zrodziło domysły, że być może jego problem nie ma natury ortopedycznej, ale jest czymś zdecydowanie bardziej poważnym. Pojawiły się tysiące spekulacji. Rak, białaczka, trzustka. Fakt, że Kaczyński unika dziennikarzy jak ognia i nie pojawia się publicznie zbyt często, jedynie pogarszał sprawę. Jego najbliżsi współpracownicy zgodnie twierdzili, jego problemem jest wyłącznie kolano. Niestety, nikt im już nie wierzył. Tym bardziej, że robili wszystko, żeby Polacy uwierzyli, że prezes PiS jest w szczytowej formie. Świadczy o tym chociażby afera ze zdjęciami z Bieszczad. Zdjęcia te zostały wykonane Jarosławowi Kaczyńskiemu po najcięższych momentach jego choroby. Momentalnie w sieci zawrzało. Wielu internautów twierdziło, że jest to zwykły fotomontaż. Politycy PiS oczywiście wszystkiemu się wyparli. Jeżeli problemem Jarosława Kaczyńskiego rzeczywiście jest rak, nie będzie mógł tego ukrywać w nieskończoność. W najbliższym czasie pozostaje nam obserwować tak polityka, jak i jego partię. A odpowiedź jest zdecydowanie bliżej, niż nam się wydaje.